ostatnia prosta przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenckich w Rudzie Śląskiej. Nastroje społeczne są różne, a atmosfera w sztabach wyborczych napięta. Kandydaci planują wykorzystać ostatnie dni kampanii na spotkania z mieszkańcami. Czysto ostateczny już wybór, także warto już jako rudzianin zaryzykować i wybrać kogoś odpowiedniego. A druga tura jest ostateczną turą. Mamy prawo wyborcze, możemy chodzić i głosować. Myślę, że jak nie będziemy tego robić, no to nie będziemy mieć wpływu na to, kto przy tym korycie tam siedzi jednak, prawda? A tak, no jednak mamy trochę tego wpływu. Więc mam nadzieję, że ludzie pójdą. Teraz już trochę mamy mniejszy wybór niż za pierwszym razem, no ale myślę, że to powinno się iść głosować, bo tak to inaczej, no jak zmienić rzeczywistość? Jak mówią Krzysztof Mejer i Michał Pierończyk, stawiają przede wszystkim na bezpośredni kontakt. Ten pierwszy czuje się mocno zmobilizowany, bo po pierwszej turze musi gonić rywala. Każdy z nas w poniedziałek po pierwszej turze zaczynał tę kampanię od zera. Każdy z nas musiał na nowo zachęcać, przekonywać mieszkańców Rudy Śląskiej do głosowania. Wszystko się może wydarzyć. Były takie wybory samorządowe, w których kandydaci w pierwszej turze mieli 49% poparcie, a w drugiej turze przegrywali, więc ta przewaga mojego kontrkandydata nie jest na tyle bezpieczna, by mógł spokojnie czekać do niedzieli na wyniki drugiej tury. Michał Pierończyk spokojnie czekać nie zamierza. Za główny cel obrał sobie dotarcie do tej grupy mieszkańców, którzy w wyborach w ogóle nie wzięli udziału. To w drugim starciu może być decydujący elektorat. Mobilizujemy też i tych, którzy głosowali na innych kandydatów, żeby jednak te poparcie udzielili mi, żeby przełożyli je na mnie. Także zabiegam o wyborców, rozmawiam, są spotkania z grupami mieszkańców, więc jeszcze dodatkowe spotkania dochodzą. Jeździmy też food truckiem po mieście, więc to też jest takie wyjście do mieszkańców. Ostatnim spotkaniem Michała Pierończyka z mieszkańcami będzie konwencja podsumowująca, która odbędzie się w czwartek. Kandydat przewidział również spotkanie na żywo na swoim profilu w mediach społecznościowych. Z kolei Krzysztof Mejer na otwarte spotkanie zaprasza w piątek. Rudzianie do urn pójdą w najbliższą niedzielę 25 września.